Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny Oświeć się na UMK, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od opisu kierunku. Sztuka mediów i edukacja wizualna to wyjątkowy kierunek, który Łączy tradycyjne studia plastyczne z nowoczesnym podejściem do sztuki mediów i multimediów. Obejmuje obszary takie jak fotografia, intermedia, rysunek mediów, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama oraz internet. Dodatkowo skupia się na edukacji wizualnej obejmującej percepcję sztuki, konteksty kultury wizualnej i standardy edukacji artystycznej. Jeśli są Państwo zainteresowani wyborem tego kierunku, warto przyjrzeć się warunkom rekrutacji. Tutaj mamy aż trzy elementy, jeśli chodzi o rekrutację. Pierwszym z nich to jest Złożenie portfolio to pięć rysunków o wymaganym formacie, to studia natury postaci, martwych natur, wykonane ołówkiem lub za pomocą Innych narzędzi, na przykład węgla, piórka czy też pasteli. 5 prac malarskich, również jest tutaj preferowany format. Studia martwej natury postać, pejzaż, wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej, na przykład przy pomocy oleju, tempery, akrylu. 10 prac dowolnego rodzaju szkice, fotografia, projekty graficzne obiekty, modele, rzeźby, Makiety, animacja, wideo. Również w czasie rekrutacji będzie przeprowadzona rozmowa z kandydatem w trybie zdalnym. Do zagadnień należy decyzja o wybraniu sztuki mediów i edukacji wizualnej jako kierunku studiów, zainteresowania i fascynacje związane ze sztuką, dotychczasowa edukacja, motywacja, komentarz prac własnych oraz zainteresowania. Ostatnim elementem wymogu rekrutacyjnego jest konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów egzaminacyjnych, takich jak historia sztuki albo historia, język polski, część pisemna, lub też język obcy nowożytny, część pisemna. Tutaj można zdawać te przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jednak ten przelicznik dla poziomu rozszerzonego jest korzystniejszy, jest wyższe. Przejdźmy teraz do zakresu kształcenia, jaki się odbywa na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna. Kształcenie na kierunku przygotowuje do wykonania zawodu nauczyciela, łącząc aspekty merytoryczne i pedagogiczne. Studia obejmują aż dwie specjalności: multimedia i fotografia oraz media rysunkowe. Jeśli chodzi o dalszy zakres kształcenia, na specjalności multimedia i fotografia student zdobywa wiedzę i umiejętności w obszarze sztuk plastycznych, struktur wizualnych, działań intermedialnych, fotografii, projektowania graficznego i multimediów. Natomiast na specjalności media rysunkowe student. Skupia się na klasycznych dyscyplinach sztuk plastycznych, rysunku odręcznym, rysunku klasycznym, rysunku użytkowym i intermedialnym. Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów? Otóż jest możliwość uzyskania pracy w ośrodkach filmowych, telewizyjnych, fotograficznych, reklamowych, graficznych i gier komputerowych. Również jest możliwość zatrudnienia w wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych, działalność w ośrodkach kultury, muzeach, galeriach, centrach sztuki i organizacjach pozarządowych, a także indywidualna praca twórcza w dziedzinach sztuk. Wizualnych. Dlaczego warto studiować sztukę mediów i edukację wizualną? Już podpowiadam dlaczego. Ze względu na zróżnicowany zakres kształcenia. Dzięki temu zdobędzie student wszechstronną wiedzę obejmującą malarstwo, rysunek, fotografię, animację komputerową, projektowanie graficzne oraz wiele, wiele innych obszarów. Również warto ze względu na specjalizacje, które są dopasowane do zainteresowań. Tytuł zawodowy licencjata, który potwierdzi kompetencje artystyczne i pedagogiczne. Również warto ze względu na nowoczesne podejście do sztuki mediów, wsparcie doświadczonych wykładowców oraz zdobycie praktycznych umiejętności. I wiedzy teoretycznej. Więc jeśli jeszcze Państwo nie odwiedzili naszego miasteczka uniwersyteckiego, ja zapraszam do takich odwiedzin i żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia.